Dzień dobry, panie i panowie. Tu na z tej strony, sobota, dzień w pracy. Rodacy, gdzie to my jesteśmy? Gdzie to my jesteśmy? Tu na Wdzicza! Jesteśmy sobie na depocie w Tilburgu. Zaczęliśmy pracę o godzince 4.05. Pracujemy do 10.35, a raczej się nic nie przeciągnie, gdyż, panie i panowie, dzisiaj mamy bardzo mało załadunków, bardzo króciutka dnióweczka i w tym jeszcze półtora godziny pauzy. Ogólnie wyszło dwie, bo przyjechałem tutaj pół godziny przed czasem. Pierwszy załaduneczek był na depocie Den Bosch. Targaliśmy pełną lufę, pełniutką, 48 dużych wózków do depot Breda. Stamtąd na Puściocha przesmyczyliśmy się właśnie tutaj i mieliśmy taką fuchę, panie i panowie, że patrzcie, tam jest parking z naczepkami, tu jest starciokownia na jakieś 6 starcioków. Myśmy mieli taką fuchę, że musieliśmy swoją naczepkę zostawić tutaj za płotem przy płocie na terenie, wziąć pilota do bramy i przepiąć 3 naczepki, przestawić i poustawiać w dokach. I musiałem ustawić po 14, 13 i 12, 3 naczepki. Taka sytuacja. Także stary sobie przepiął 3 naczepki, gdzieś mi zlazło na to pół godzinki. I co? I teraz się zaparkowaliśmy tutaj. Opa, opa, opa. I kręcimy sobie półtora godzinki. Jeszcze godzinka niecała mi została. To mówię, wyjdę, wyskoczę, ponagrywam, żeby robaczki wiedziały, że stary w sobotę nie próżnuje. Piękna pogoda, elegancko, o kurwa. Zajebiste zdjęcie do miniaturki było. I tak zrobimy. No, a jak już się wypauzujemy, to nieopodal stąd, jakieś kilka kilometrów, mamy załaduneczek o 9.30. Nie wiem, nie byłem, ale na Google Mapie jak patrzyłem, to wychodzi, że wjazd będzie gdzie indziej niż pokazuje mapa. Taka sytuacja, także będę musiał chyba sobie coś tam pokombinować. Taka sytuacja, za krzaka go zrobimy, za krzaka. No, tam bierzemy, nie wiem, chyba z 13 dużych i kilka małych i będziemy targać to do nas na bazę, do Den Bosch i będzie po dnióweczce. Taka sytuacja, ale fajnie, ta fucha tutaj jest dobra z przepinaniem naczep. Strygmy kwyk, z parkingu na bazu, wyjeżdżacie kuniem, po kolejną wyjeżdżacie, zostawiacie i trzecią naczepkę. Fartło się staremu. Panie i panowie, stary łazi i zbiera grzyby. Kurwa. No, tutaj widać, że papieżaki. O, kogoś przycisło i zza krzaka atakował. Dobra, taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna i nasz starciok i w jakąś 313. No i na tyle by to było, panie i panowie, taka dnióweczka, fajnie. 5,5 godzinki po ciągnięciu pauzy wpadnie, także ja tam jestem zadowolony. 5,5 godzinki, 150% może być i na tym wtedy można sobie tydzień zakończyć. Uleciak pieczony. Robaczki, idziemy do wozu. Opa, 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 opa. Tuna, nie wleć w gówno, bo będzie w kabinie śmierdziało. Wolne, wolne. Dobra. Taka sytuacja. Nasza lokacja. Aha. To stary poszedł w teren, zapomniał, że zamknął bryku. No krótko dzisiaj, kurwa. Elegancko. Nie ma to tamto. Dobra. Panie i panowie, jesteśmy. Ja już sobie na młoteczki przerzuciłem. Zrobiłem 45 czy tam 47 minut pauzy. Ogólnie, bo jeszcze mówię, wcześniej to jak tutaj przyjechaliśmy, to ustawiłem się, bo byłem pół godziny przed czasem. To sam sobie postałem, 15 wykręciłem, a tutaj 30 dobiłem i na młotki przełączyłem, żeby nie było, że stary
wciulowali nieregulaminowo. O, szybki sobie przeczyściłem przednią, tylko tak z grubsza, bo tyle muchów nasrano, że musiałem to, nie wiem, napalmem napierdzielać albo jakimś miotaczem ognia i szpachelką potem zeskrubywać. Tak to jest, tak to jest. Panie i panowie, tak na króciutko dzisiaj z depotu w Tilburgu. Pozdrawiam was. Nie do końca normalny tuna.